Krystyna Kliwacz wita się z Państwem w telewizji Chrystusa Króla nadawanej z Chicago. Laudetur Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam mojego Państwa gościa, księdza Marka Bąka. Szczęść Boże, księże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Proszę księdza, coraz bardziej uświadamiamy sobie, że ten świat przemija, ma się ku upadkowi. Jest jeszcze moment z łaski Bożej, by ratować siebie, swoje rodziny i ratować ten świat. Jednak jest to trudne, ponieważ żyjemy doczesnością, zarabianiem pieniędzy oraz zgromadzeniem dóbr materialnych na tej ziemi w nadmiarze. Jak oderwać się od tego, by skupić się bardziej na wieczności? Człowiek wiary i modlitwy pozwala się Panu Bogu przeobrażać, zyskuje nowe myślenie, wartościowanie i dobra tego świata ani nie są alternatywą w jego wierze, ani nie są przeciwieństwem. Dobra materialne mają służyć, należy poprzestawać na tym, co wystarczające i trzeba wiedzieć, że te dobre nie powinny Pana Boga przysłaniać. Nie mogą grać roli nadrzędnej. Życie człowieka wierzącego nie polega tylko na gromadzeniu, zarabianiu, kupowaniu, sprzedawaniu. Człowiek wierzący jest adoratorem Pana Boga, głosicielem Jego chwały, tym, który porządkuje swoje życie według łaski i prawdy Bożej. I tutaj pewna podstawowa ilość dóbr materialnych jest potrzebna, konieczna, ale ona nie może być celem samym w sobie. Wystarczy wystarczające mieszkanie. Nie musi to być zamczysta willa czy wiele mieszkań. Nie wolno tutaj się tak zagospodarować na tej ziemi, by stać się operatorem dóbr, które się posiadło i które człowieka pochłaniają, zabierają życie i czynią niewolnikiem. Posiadanie nie może być celem samym w sobie. To, co człowiek posiada, ma pomagać do uświęcenia, natomiast nie powinno przeszkadzać. My żyjemy w świecie nadmiaru i wielu spraw niepotrzebnych. W dawnych czasach ludzie żyli w niedostatkach, więc w prezencie, gdy sobie czynili jakieś niespodzianki z pewnych okazji, uzupełniali swoje niedostatki, swoje braki. Dzisiaj już właściwie wszyscy wszystko mają z codziennych dóbr. Natomiast wielu ludziom jeszcze brakuje własnego mieszkania. To jest na skutek złej polityki. I niektórym brakuje mieszkania własnego. To jest ten dramat. Natomiast ludzie przeważnie bardzo zabiegają o komfort, o luksus, o swobodę, o przewagę, o nagromadzenie dóbr na zapas, czyli to zabezpieczenie się doczesne, bierze się z nieufności w opatrzność Bożą, z chciwości i z tego dynamizmu, by mieć przewagę nad bliźnimi, by wystarczyć sobie i mieć zabezpieczenie, które czyni niezależnym. To taka postawa czyni zniewolonym i czyni przeciwnikiem Pana Boga. Jeżeli człowiek żyje o mocy pracy rąk swoich i to mu wystarcza, to on jest praktykującym ateistą, który o Bogu nie myśli i Pana Boga nie bierze pod uwagę. Tymczasem Pan Bóg jest łaskodawcą, on troszczy się o każdego człowieka, o zdrowie, o mienie, o wszystko, wszystko. I chwile trudu, niedostatku, to są chwile krzyża, próby wiary, nie po to, by rozpaczać i stać się rewolucyjnym socjalistą, tylko po to, by uczciwie pracować i czekać po modlitwie ratunku od Boga. Ludzie, gdyby wielu ludzi modliło się i żyło w wolności, nie w nadmiarze, nie w zniewoleniu, mieliby zdatność do współtworzenia wspólnoty wspólnych interesów, wspólnych zainteresowań, by byli dla siebie wzajemną pomocą. Jeśli tego nie ma, to wtedy ludzie są konkurentami dla siebie i rywalami. Trzeba mieć tę miarę wystarczalności, a nie nadmiaru. Zdobywanie
dóbr materialnych, to nie wyścigi. I do tego doszło, że wzrost produkcji i tak zwane opanowywanie cywilizacji i wzrastanie ilościowe w produkcji, w przetwarzaniu stało się zbędnym, zgubnym celem wielu ludzi. Bo jeśli na przykład na świecie brakuje żywności, to nie dlatego, że jej nie ma, tylko na skutek złej dystrybucji, wrogich dla ludzi cen, ze względu na to, że żywność stała się środkiem manipulacji, stała się środkiem wojennym i żywność jest marnowana, a z drugiej strony nie dociera do potrzebujących. I tak jest w każdej dziedzinie. Bez spojrzenia wiary nie będzie tej Bożej, zdrowej, złotej proporcji znalezienia się właściwego w sytuacji i funkcjonowania sprawiedliwego. Stąd powrót do prawdy na ten temat będzie człowieka ratował. Dobra materialne nie są celem życia ludzkiego. Człowiek żyje po to, żeby się uświęcić. Dobra materialne są jak opakowanie jednorazowego użytku. Mają spełnić swój cel i po wykonaniu tego celu, po osiągnięciu celu, dobro materialne jest już zbędne, niepotrzebne, czasem szkodliwe. Tak trzeba na to wszystko patrzeć, a wtedy nie będzie kultu użycia, wykorzystania, nie będzie tych pogańskich kultów, niewłaściwych postaw, w których nie ma myślenia o Panu Bogu, postawy wdzięczności, sprawiedliwości czy uczciwości, lecz są wady rozmaite, które biorą ludzi w niewolę, a później czynią sobie ludzi wrogimi, by nie współdziałając ze sobą rywalizowali i walczyli ze sobą, czyli byli w stanie wojny i w stanie nienawiści. Dobre materialne tutaj na ziemi mają spełnić pewną funkcję, ale nie należy ich konserwować, bo się ich i tak nie zatrzyma, nie uchroni. One wszystkie podlegają rozpadowi, przeterminowaniu, kończy się ich rola i stają się jakimś śmieciem. Często marnujemy czas na rzeczy marne i brakuje nam czasu dla Pana Boga. Bardzo proszę księdza o wskazówki, co powinniśmy sobie uświadomić, by zmienić myślenie, by przewartościować nasze życie, by żyć najwyższymi wartościami. No tak niedawno czytałem, że ludzie w młodości tracą zdrowie dla zdobycia pieniędzy, a na stare lata tracą pieniądze dla odzyskania utraconego zdrowia. I tak to jest paradoks. Rzeczywiście na samym wstępie młodzi ludzie wchodząc w życie małżeńskie potrzebują dużej ilości dóbr materialnych, no bo przypuszczamy, że mają niewiele lub prawie nic. Stąd jest im potrzebne gwałtownie mieszkanie, jakieś meble, jakaś solidna praca dla mężczyzny, aby mógł zarobić na siebie i na rodzinę. I to jest potrzebne. Natomiast jeżeli młodzi ludzie odkładają małżeństwo, najpierw się muszą dorobić. To jest to źle, jest to błąd. No ale z punktu widzenia politycznego mamy te sprawy źle poustawiane, dlatego że ludzie u nas popadają w koszmarne 30-letnie długi, wysoko oprocentowane, na przykład na zakup mieszkania czy wbudowanie domu i są niewolnikami bankowymi. To w takim kraju na przykład jak Japonia kredyt mieszkaniowy może być maksymalnie kilkuletni. Jest on nisko oprocentowany, jest on nie niszczący życia rodzinnego, nie niszczący ludzi. No ale tam jest inna polityka, tam jest inaczej. Wszystko trzeba przywrócić do właściwej proporcji wynikającej z dyktatu prawdy, ze wskazań rozumu, z nakazów wiary. Nakaz wiary przede wszystkim wymaga od człowieka czci dla Pana Boga i miłości bliźniego. Jeżeli człowiek jest tym, który Boga czci, a przez to zdolny jest miłować bliźniego, to staje się sługą dobra najwyższego i kończy się duch rywalizacji, zazdrości czy innych przywar, które czynią ludzi wojownikami, wzbudzając wśród nich nienawiść czy
inne niewłaściwe postawy, nawrócenie się. Jest to powrót do obowiązków wiary, powrót do uwzględnienia rozumu, powrót do mądrości, która rozeznaje sytuację, rozeznaje, aby podjąć sprawiedliwą decyzję i według niej kierować się dalszym życiem. To odejście od Pana Boga uczyniło ludźmi wrogimi samymi sobie i nierozumiejącymi potrzeby drugiego człowieka. Potrzebujemy powrotu do utraconej wiary. Wiara ma w nas funkcjonować, ma być projektem życia, pomysłem na sposób istnienia. I tak właśnie jest, tylko trzeba by dopuścić do głosu świętą dyktaturę wiary, która jest dobrym słowem i dobrym Bożym dziedzictwem danym ludziom dla spraw większych od gospodarczych spraw i innych tutaj na ziemi. Dobra materialne nie mogą przysłaniać Pana Boga. Tutaj trzeba na tyle zakochać się w Panu Bogu, by zakończyć w swoim życiu kult i chciwość dóbr materialnych. Wtedy, gdy człowiek na to wszystko popatrzy z punktu widzenia, że a cóż to jest wobec wieczności, to wtedy, gdy patrzy na to wszystko z punktu widzenia wieczności, to dobra materialne mogą człowieka zniechęcać i obciążać. Człowiek najchętniej by od tego uciekł. To tak jak wielu młodych ludzi idzie do zakonów żebrzących, których aktywność jest modlitwą, posługą charytatywną, współbrzmieniem z środowiskiem, a ci zakonnicy sami z siebie nic nie mają, a nie mając niczego, jakby niczego nie potrzebują, bo co im potrzebne do życia, uświęcenia i funkcjonowania jest im dane, nie mają majątków do tego, by przekazać w dziedzictwo komuś, nie mają nadmiaru, nie powinni mieć nadmiaru, który by ich obciążał. Wszystko ma u nim służyć ewangelizacji i ratowaniu ludzkości. To jest pewien dobry, boski znak dany ludziom w życiu zakonników, którzy składają śluby czystości, ubóstwa, posłuszeństwa. Są tymi, którzy są do dyspozycji dla dobra większego od perspektyw doczesnych. I oni przywracają ludzi do przytomności prawdy, do świadomości, że życie nasze się szybciutko skończy i nie ma się co obciążać nadmiarem, bo to czyni człowieka bardzo obcym Panu Bogu i czyni go również przeciwnym własnemu przeznaczeniu. Często w obliczu śmierci wyzwala się w nas poczucie winy, straconego czasu, który się właśnie w tym momencie kończy. Odchodzimy, pozostawiając cały dorobek życia. Staniemy przed Panem Bogiem z pustymi rękami. Jak żyć? Jak się przygotować, by spokojnie przejść na drugą stronę do wiecznej szczęśliwości, celu naszego ziemskiego życia? No, mądrość chwili to jest zwycięstwo może całego życia. Jeśli człowiek jest wyzwolony z uwikłań, z namiętności, z pożądań, panuje nad wszystkim, oddany jest Panu Bogu, wtedy w jego życiu nie ma tej fałszywej nieproporcjonalności. U niego nie ma ani za dużo, ani za mało. Intensywność życia jest wystarczająca. Kto jest w nurcie woli Bożej, ten jest w nurcie mocy Bożej, żyjąc według Bożych wskazań, unika wielu błędów i wtedy jego życie nie jest roztrwonione, zamienia się w służebność, dobrą, mocną, Bożą służebność. I takie życie, taki człowiek, który jest zanurzony w łasce Bożej, jest bardzo służebny dla świata, dlatego że o jego wartości nie decyduje to, co on zrobi, wyprodukuje, tylko kogo on czci, kogo kocha, czemu służy. Z Bożego punktu widzenia człowiek chory w łóżku nie jest obciążeniem. To jest człowiek dźwigający straszny krzyż. To jest dobrodziej tej ziemi, dlatego że on przez swój krzyż choroby cierpliwie znoszonej może uprosić wiele łask ludziom zatracającym się, którzy nie wiedzą, co czynią, nie wiedzą, jak żyją. Życie, zwłaszcza to w ostatnich latach życia, to takie trudne, niesprawne,
nieproduktywne, to jest może najbardziej wartościowy czas. Dlatego zbrodnią nad zbrodnię jest eutanazja, którą się serwuje w wielu krajach ludziom, którzy nie otrzymują wtedy należnej szansy, by Panu Bogu wynagrodzić za grzechy, by się nawrócić, by się rozmiłować w Panu Bogu. Powrót do prawdy, życie w łasce, w prawdzie, w miłości, powrót do Boga przez skruchę, przez trwanie w modlitwie, powodują, iż człowiek nie prowadzi życia zastępczego, zafałszowanego. Życie jego jest życiem trafionym, owocnym, pięknym. I wtedy nie ma zmarnowanego życia na wymyślne zajęcia, w których człowiek ubóstwiał siebie, kradł swój czas sobie i innym. Dlatego, że wtedy człowiek staje się sługą, a nie użytkownikiem. On nie jest już dłużej konsumentem, który z życia swego korzysta, tak jakby to był szczyt bytowania, lecz jest on tym, który z lekka spojrzy na piękno świata, ale się w świecie nie zakocha, oderwie wzrok od pięknego świata i zwróci się ku Panu Bogu z pytaniem: Boże, oto ja, poślij mnie, co mam jeszcze uczynić? I taka jest rzeczywistość. Gdy ludzie praktykują swą wiarę, to nie są dla siebie groźni, a dla innych są bardzo użyteczni, są bowiem tymi, którzy łaskę upraszają i są tymi, którzy powstrzymują od zła, są bowiem głosicielami prawdy i wyraźnymi znakami, że warto żyć dla Boga i ze względu na Niego. Wtedy człowiek nie trwoni życia. Końcówka pobytu na ziemi będzie związana z jakąś korektą ekspiacyjną, ale nie będzie to katastrofa rozpaczy pod hasłem: Boże, co ja uczyniłem? Chociaż i tacy są. Gdy człowiek się zorientuje, że roztrwonił życie i będzie w ten sposób wołał, to jeszcze jest dla niego ratunek, dlatego że u Pana Boga nie ma granic możliwości. Pan Bóg zdolny jest z człowiekiem zrobić wszystko, co zechce, tylko trzeba, żeby człowiek zwrócił się do Pana Boga i oczekiwał łaski, pragnął łaski. Wtedy Pan Bóg wchodzi w akcję ratunkową i ratuje człowieka od rozmaitych grzechowych dolegliwości. Skoro chodzimy jeszcze po tej ziemi, skoro Pan Bóg nas jeszcze nie powołał do siebie, to nie jest za późno, by zmienić swoje życie, by się nawrócić, prawda? To, że żyjemy, to znaczy, że Pan Bóg ma dla nas jeszcze perspektywę. Czyli jest jeszcze łaska do uświęcenia, do pokuty, do zjednoczenia się z Panem Bogiem. Istnieje w bieżącej chwili, jest zobowiązaniem i niezwykłą szansą. Tak na to wszystko trzeba patrzeć. To nie jest tak, że Pan Bóg się nami nie interesuje, że o nas zapomniał, ale nie bierze nas pod uwagę. Jesteśmy bardzo ważni w Jego oczach i otrzymujemy łaskę w codziennej prozie życia, która to łaska ma nas oczyścić, ocalić i uświęcić. Najważniejsza jest chwila bieżąca, bo ona może jest już ostatnia. Dlatego my żyjemy trochę tak, życie nasze składa się z chwil ostatnich, z chwil najważniejszych, które mają, mówiąc ludzkim językiem, pojemność Boga samego. Na ile człowiek wyciągnie ręce swojego serca, tęsknotę, potrzebę własną ku Panu Bogu, na tyle dozna nasycenia. Dlatego głód Boga jako wiara to jest to właściwe odniesienie się do Pana Boga. Człowiek w wierze jest głodny Boga i będąc głodnym nasyca się Nim. Wtedy, gdy swoje świadome życie ukierunkuje na Pana Boga, wtedy nie ma zmarnowanych chwil. Każda bowiem jest służebna, czy cierpiętnicza, czy jakoś inaczej oddana Panu Bogu i Pan Bóg łączy z tym błogosławieństwo i będzie z tego wieczny owoc. Przypominamy sobie tutaj słowa Pana Jezusa, które na pytanie, co powinienem uczynić, by wejść do Królestwa Bożego,
Pan Jezus powiedział, rozdaj wszystko, cały swój dorobek. Jednak to nie jest też tak łatwe. Proszę powiedzieć, bogatemu będzie trudno wejść do Królestwa Bożego. Jakie warunki powinien spełnić, by się tam dostać? I jakie znaczenie ma też jałmużna? No, jałmużna, mówi Pismo Święte, gładzi grzechy. Tak Stary Testament mówił, zakrywa te grzechy. Jest wielkim środkiem danym człowiekowi do uproszenia łaski dla osobistego nawrócenia. Z tym, że bogacze, no są tacy, niech będą. Oni mają możliwość inicjatywy społecznej, więc niech mają duże środki. Powinni być wolni, nie zniewoleni, czyli potrzebny jest im dystans do dóbr materialnych, aby, czy to żyjąc w pomyślności dostatku, czy żyjąc później w niedostatku z powodu na przykład krzywdy, by nie rozpaczali, by zawsze mogli żyć pod hasłem Bóg dał, Bóg wziął i będzie pochwalone imię Pańskie, bo i dostatek materialny jest łaską, i nędza materialna też jest łaską, tylko trudną łaską, inną łaską. Celem naszego pobytu na ziemi nie jest sytość, celem jest świętość, a do niej się dochodzi i poprzez sytość, i poprzez głód. Wszystko ma służyć naszemu zbawieniu. Gdy człowiek na to patrzy w ten sposób, wtedy nie jest zniewolony dobrami materialnymi, nie staje się ich fascynatem, czyli bałwochwalcą, lecz używa je z pewnego rodzaju metodyczną wzgardą, z dystansem, aby nie popaść w niewolę i nie uczynić sobie krzywdy grzechem bałwochwalstwa. Gdy człowiek adoruje Boga, nabiera dystansu do dóbr świata, i te dobra świata nie zabierają go od relacji z Panem Bogiem, lecz te dobra świata przypominają mu o potrzebie, by wykorzystać te dobra dla zbawienia swojego i innych ludzi. To tak ma być. Wszystko ma nam służyć ku zbawieniu. Nawet ten nadmiar, który ktoś tam czasem ma, jest nie po to, by się w tym pławić, lecz by to rozdawać, by tym służyć innym potrzebującym. Większa radość, większe szczęście jest z dawania niż z otrzymywania. Jak? Zawsze, jak człowiek coś szlachetnego zrobi, to ma radość. To jest taka zapłata za fakt zaistniałej miłości. I lepiej jest dawać niż brać, bo biorca musi mieć pokorę, by wziąć. Powinien być wdzięcznikiem, aby nie zawłaszczyć tego, no z wzięcia jakby jest mała zasługa. Ludzie nie chcą prosić, bo to im jakby ubliża. Ubliża ich pysze. Dlatego nie chcą wołać, nie chcą prosić, nie chcą brać. Chcieliby raczej anonimowo otrzymywać z zewnątrz jakąś pomoc po to, żeby w tej anonimowości być zobowiązanym do wdzięczności personalnej. Trzeba wiedzieć, że te dobra materialne, które są nam dane, one są dane na krótki czas, w taką dzierżawę. I człowiek, który się nie utrudzi w zawłaszczaniu, lecz będzie tym dysponował i używał i zużywał, taki człowiek da dobry dar wielu ludziom. Dlatego ten, kto daje, z całego serca ma naprawdę radość. A ten, kto bierze, niech to czyni z pokorą i wdzięcznością. Też będzie mieć radość z powodu tego, że oto opatrzność Boża przyszła do niego w jego niedostatku i otrzymał od Pana Boga coś z ręki bliźniego. Bo bliźni jest postawiony przez Pana Boga drugiemu człowiekowi, bo żeby ten drugi syty pochylił się nad głodnym, to musi otrzymać tchnienie Boże. Człowiek sam z siebie tego nie wypełni. Natomiast ten, kto jest oddany Panu Bogu i odczytuje jako zadanie chwili, by się podzielić, by usłużyć, by posłużyć w wolny sposób według uczynków tego zbioru, uczynków miłosiernych co do duszy i co do ciała, to wtedy człowiek jednemu da chleb, drugiemu słowo prawdy, komuś pouczenie, komuś lekarstwo, komuś usługę. Człowiek wtedy żyje dla zbawiennego dobra bliźniego i tak rozdzielając siebie, sam
nie traci. Ten, kto w duchowym porządku daje, nawet dobro materialne, to właściwie zyskuje, bo wtedy za to dobro Bóg mu zapłaci. Wspomniał ksiądz o wdzięczności. Pan Jezus oddał swoim stworzeniom wszystko, co najcenniejsze. Dzisiaj również obdarowuje nas łaskami, choć na nie nie zasługujemy, ale nie otrzymuje w zamian wdzięczności od swoich stworzeń. Łatwiej jest nam prosić niż dziękować. Czy tak? Jest tak. Z tym, że nawet jeżeli człowiek nie ma pokory, to nawet prosić nie będzie. Człowiek bez pokory oczekuje w milczeniu i oczekuje tego, że go odnajdą, domyślą się i usłużą mu jako należność dla niego. To jest ta pycha żebraka. Ona się często zdarza. Natomiast dziękować ludzie i nie chcą, i nie potrafią. Wdzięczność jest pamiętaniem z miłością o źródle obdarowania. Czyli jest to pamiętanie z miłością o Panu Bogu, który jest łaskodawcą wszystkich. No, żeby być takim, trzeba mieć wiarę funkcjonującą, trzeba mieć Pana Boga we czci i uwielbieniu. Wtedy człowiek staje się wchodzącą wdzięcznością, a wdzięczność powiększa sprawność duchową człowieka i czyni w człowieku miejsce na kolejną łaskę. Człowiek przez wdzięczność, czyli przez pamiętanie z miłowaniem o Panu Bogu, jest coraz bardziej zdolny, zdatny do przyjęcia kolejnej łaski. I przyjmując kolejną łaskę, człowiek otrzymuje po to, by znowu być wdzięcznym, czyli by życie człowiecze stawało się coraz bardziej piękne, sprawne. To jest w tej spirali postępu duchowego człowiek się uświęca, a wdzięczność jako kwiat miłości czyni człowieka szlachetnym. Przeciwieństwem wdzięczności jest niewdzięczność i człowiek niewdzięczny, jak mówi Pismo Święte, zdolny jest do każdego zła. Niewdzięczność jest straszliwą niesprawiedliwością. Niewdzięczny staje się człowiekiem dzikim, niewyrozumiałym, pretensjonalnym, groźnym, dlatego że w nim nie ma kultury Bożej, kultury relacji miłości. Gdy w takim człowieku tego nie ma, no to cóż w nim może być? Jedynie tylko duchowość tego świata, która jest duchowością rywalizacji i przeciwieństw wygrażających sobie wzajemnie w poszczególnych osobach. Wdzięczność jest koniecznie nam potrzebna. Człowiek wyprofilowany wdzięcznością staje się najpiękniejszym darem dla drugiego człowieka, a jednocześnie od takiego kogoś Pan Bóg cześć odbiera, jemu należną. I ten, kto Boga czci z powodu własnej wdzięczności, sam sobie czyni najlepsze dobro, bo w tym najlepszym dobru on siebie niejako wychowuje, kształtuje i staje się człowiekiem wielkiego Bożego formatu. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu za dzisiejszą rozmowę i poproszę jeszcze o błogosławieństwo dla wszystkich oglądających nas. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego niech stąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen. Jeszcze raz Bóg zapłać za te piękne wskazówki, które są nam potrzebne, by dojść prosto w ramiona Pana Jezusa Chrystusa, Króla. Dziękuję serdecznie jeszcze raz. Ja również się z Państwem żegnam. Żegna się Krystyna Kiwacz z telewizji Chrystusa Króla, nadawanej z Chicago. Laudetur Jezus Chrystus i któż jak Bóg? Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Chrystus.